Właściciel Horten Boxing Production, pan Dariusz Snarski. Panie Dariuszu, nieprzypadkowo się spotykamy, bo już w następną sobotę wielka gala w Białymstoku. No i od tego może zacznijmy, od walki wieczoru. Damian Kiwior, Przemysław Gorgoń. Co to będzie za walka? Czego możemy się po niej spodziewać? Bo rekordy, wiadomo, nie walczą. Tak, witam wszystkich kibiców boksu w Polsce. Może niewielka gala, ale zawsze emocjonująca gala, bo te wielkie gale są jednak w Nowym Jorku, w Las Vegas, w Oto Arena w Londynie, ale w Polsce też jest jedna z gal, gdzie będą na pewno emocje. A główna walka wieczoru main event Przemka Gorgonia z Damianem Kiwiorem. Przemek nie miał wielkich sukcesów w boksie olimpijskim, ale był tam wicemistrzem Polski młodzieżowych. Miał tam brązowy medal w seniorach. Damian Kiwior, dwukrotny mistrz Polski seniorów, dwukrotny mistrz Polski młodzieżowy, także tutaj jednak doświadczenie takie może tak bardziej po osiągnięciach w boksie olimpijskim to więcej sukcesów miał Damian Kiwior, ale tutaj wszystkie papiery są za smilem, jak gdyby na tym, bo boks zawodowy, a boks olimpijski, ja też się przekonałem, że to jest co innego. Także lejąc Anglików po obie w Anglii, niejednokrotnie oni się śmieli, a ja dalej, ja ich lałem, i ręka poszła w górę Anglikowi, ale wiadomo, u mnie to było tak, że tak było ustawione, że ciężko było wygrać, ale tutaj wiadomo, że możemy spodziewać się dobrych emocji. No Kiwior po porażce, też we wrześniu, 30 września miał ostatnią walkę, Gorgoń też we wrześniu, tylko że walczył 3 września, także tutaj obaj są po porażkach i także będą chcieli pokazać, że są lepsi. No właśnie, tak naprawdę co daje jednemu bądź drugiemu taka wygrana? Bo Damian Gorgoń, jak dobrze rozumiem, jest na ten moment jeszcze wolnym zawodnikiem. A Damian Kiwior? Wolnym? No, ponoć jest Babilon Promotion. Także jest zawodnikiem Tomka Babilonskiego. No to jeszcze zweryfikujemy, natomiast taka walka, co może dać jednemu i drugiemu, oprócz tego, że zmieni się gdzieś miejsce, pewnie w światowym boksreku? Ja myślę, że to tylko walka, oni tam zarobią może niewielkie pieniądze, ale jak na warunki polskie w miarę średnie pieniądze, tak, ale tutaj chodzi o to, że jeden walczy, że te polskie walki między sobą są bardzo emocjonujące, dużo ogląda ich, każdy ma swoich kibiców, a co te walki dadzą dla nich? Ja myślę, że dla Damiana to już może, jeżeli by przegrał kolejną walkę, to już zastanowiłbym się, czy dalej boksować dla Przemka. On chce boksować z każdym. On nie wybiera, nie przybiera. Miał zakontraktowaną walkę w Niemczech z Jamesem Kraftem, opas WBC Silver International, ale nagle napisał do mnie menadżer, promotor, napisał, że Kraw waży 91 kg, także mieli boksować w wadze półcięści. Raczej nie zrobił walki, wagi nie zrobił, olał tą walkę. No i nie doszło do tego pojedynku, ale mam zapewnienie, że jeżeli Gorgoń tę walkę tu wygra, to jest szansa, że w czerwcu powalczy o ten pas w Niemczech. Z tym samym rywalem? Tak jest, z Jamesem Kraftem, tylko że w wadze półcięści oczywiście. Przemek Gorgoń walczy waga super średnia, ale on mówi, że może boksować też w półcięższej wadze, bo on waży tak 80 parę kilogramów, każdy zawodnik w tej wadze rzuca tą wagę i myślę, że to byłoby fajne zestawienie. A jeżeli nie, to na jesień walczy w Białymstoku we wrześniu, także tutaj mamy jeszcze innych zawodników, o których nie mówiłem. Myślę, że tutaj taką nadzieją naszą jest nowo pozyskany zawodnik, były reprezentant Polski, wicemistrz młodzieżowych mistrzostw Polski z Mielca z tamtego roku, Filip Szpakowicz, także to chłopak, który z Damianem Kiwiorem przegrał niejednogłośnym werdyktem, także myślę, że to będzie też taka nadzieja. No i tutaj Wadekso Krzysiek, który też dobija się już do czołówki naszego teamu, także będzie tutaj miał za rywala Bartosza Głowackiego, który walczy w Wielkiej Brytanii też, walczył w Niemczech, dobre walki dawał, także on się nie da tak łatwo pobić, to będzie walka bardzo emocjonująca.
No właśnie, a propos Filipa Szpakowicza, ja jako wielki fan kickboxingu zauważyłem tego rywala, Mateusz Rajewski, doświadczony zarówno w kickboxingu, w MMA, jak i w boksie, a przede wszystkim będzie spora różnica wieku, tak naprawdę można powiedzieć, że wciąż jeszcze gdzieś, no faktem wchodzący już jako senior, ale wciąż jeszcze będący nie do końca rozwiniętym mężczyzną Filip Szpakowicz zmierzy się, no już z dojrzałym facetem. Ja myślę, że ten nie za mocno. Powiem szczerze, zawsze byłem tym, który nie chciał, żeby zaprzecznie pięściarze z boksu olimpijskiego szli na boks zawodowy. Ale jeżeli już Filip był na Mistrzostwach Polski Seniorów, tam walczył na Mistrzostwach Polski Seniorów, zdobył tam medal, no to myślę, że już może boksować pewnie. Myślę, że tutaj powinien sobie dać radę. Na pewno lekko nie będzie miał. Właśnie, lekko nie będzie miał. Tak samo Krzysiek Warek, Bartosz Głowacki. Bardzo twardy, idący do przodu przeciwnik. Natomiast po tej porażce w Kanadzie Krzysztof Warek wyciągnął wnioski, no bo przygotowuje się tutaj, więc rozumiem, że jakiś plan, progres spoczynił. Nie, on jest zawsze u mnie, on zawsze był u mnie. Także tutaj on nigdzie nie wyjeżdżał, nie by tak mówić, że przygotowuje się tutaj. Zawsze, nie, szykowaliśmy się do walki tej w Kanadzie z Gaumontem. Także powiem tak, ja mówiłem mu, zacznij sobie spokojnie, a tam tak się zaczęło, że dla Krzyśka wyszła akcja i zaczął tego Gaumonta lekko obijać. No i nagle po przepuszczeniu ładnie dostał na szczękę, się przewrócił, potem Gaumont poprawił, no i koniec walki. I sędzia walkę zastopował. Także ja mówiłem, spokojnie rozpoczynaj ten pojedynek, a ja mu dla Krzyśka, jak wyszła akcja, no i poszedł za nosociosem, nadział się na kontrę i fiknął. Potem jeszcze raz i się skończyło. Ale też chłopak też wie, na co go stać. Tak naprawdę będzie walczył. Myślę, że tutaj będziemy go też powoli tak jakiś tam ochronny parasol będzie, ale też nie będę tutaj pompował, żeby potem było wielkie rozczarowanie. Także tutaj moi zawodnicy nie będą mieli lżej niż ja. Powiem tak szczerze. Też będziemy mieli zawodników Silesia Boxing Promotions od Jarosława Butowicza, będzie też z grupy promocyjnej z Wielkopolski jeden pięściarz, kogo tak naprawdę jeszcze będziemy oglądać, bo wiemy, że będzie też Angelika Krzysztoforska, która już na galach Hortenu była. No tutaj powiem, taka walka, no kobiet Angeliki z tą z mistrzynią Francji, z Tulfilde Delben, to taka no francuska 4-1 ma rekord. We Francji miała jedną walkę przegraną Serbką. No to tak dziwnie, no ale Serbka miała rekord ujemny 2-13 bodajże, no i wygrała z tą francuską. Ale tutaj myślę, że no, będzie fajna walka. Taka walka kobiet mistrzyni Francji, boksu zawodowego przyjedzie do Polski, także myślę, że to będzie też fajne zestawienie. A tutaj mówiąc, tutaj będzie walczył nowy też mój nabytek, Barszyński Bartek, który zaczął przy Lezji, zaczął karierę, także kariera mu nie poszła tak, jak powinna, walczył dobrze, chłopak dużo ma umiejętności, na pewno robi no, duże postępy, rekord ma 3 zwycięstwa, 4 porażki, będzie walczył z zawodnikiem Boże, kochana. Poznania. Także z zawodnikiem z Poznania, z Kwiatkowskim. Tamten ma jedną walkę wygraną, jeden remis, także tutaj też będzie walka taka 50-50. No tak naprawdę. No i co jeszcze można dodać? A Silesii boksing nie będzie, bo tu no, bo nie będzie walczył Fitzner, bo tej walki nie będzie, bo dam ten Gracjan Rutkowski doznał kontuzji i no i ten pojedynek się nie odbędzie. Będziemy mieli 7 walk boksu zawodowego, 2 walki na pewno boksu olimpijskiego. Być może jeszcze dojdzie jeden zawodnik mój, Adam Badziński, też z ostatniego weekendu mistrz województwa podlaskiego. Także wystawiamy tu 3 mistrzów województwa podlaskiego. Będzie walczył też mistrz województwa warmińsko-mazurskiego. No i mistrz, no dobrze, mistrz województwa warmińsko-mazurskiego, tak. Panie Darku, bilety jeszcze są, czy już wszystkie wyprzedane? Jak to wygląda? No i jeżeli jeszcze są, no to gdzie kupić? Jeszcze są, tak. Bilety są w sklepie Wojownik. Ten to jest ulica Świętego Rocha,
13, a lokal 15, to już w Białymstoku, także one jeszcze są do kupienia. Te nie sprzedawaliśmy na bilecie czy na tykieciu. Mamy umowę z biletem, ale na tą galę to nie jest impreza masowa. Robimy taką imprezę do 400 osób przy stolikach, taką, no żeby to fajnie wyglądało w telewizji, na pewno ta większa gala, taka większa gala większej hali, tak naprawdę w hali lodowiska Bosy, to się odbędzie 9 września. Także tutaj będzie na pewno walka w main evencie, wtedy będzie ktoś z mojego teamu walczył o jakiś pas.